W najnowszym epizodzie Richard Tyrer wyjaśni nam parę spraw związanych z nowymi mechanikami. Osobiście bardzo lubię epizody z Richardem, ponieważ to samograj. Zadasz mu pytanie i może opowiadać, aż mu nie przerwiesz. Niestety lub stety, Richard Tyrer jest już odpowiedzialny nie tylko za elementy gameplayu FPS w Star Citizenie, ale teraz zajmuje się już głównie Squadronem 42, więc zapewne zniknie na dłuższy czas, ponieważ Squadron rozwijany jest w dużo większej tajemnicy niż Star Citizen. Ponadto patch 3.15 to ostatni patch, w którym mechaniki związane z FPS dostajemy w formie bardzo podstawowej, Tier Zero, która dopiero później jest rozwijana. Teraz tego typu gameplay będzie rozwijany na potrzeby Squadron 42 i dopiero już w niemal gotowej formie przenoszony do Star Citizena. Pierwszym pytaniem, jakie padło na streamie, było to dotyczące metody rozwiązania problemu z gangami pielęgniarzy morderców. W PTU 3.15 część graczy doprowadza innych do omdlenia i śmierci poprzez przedawkowanie leków, co jest możliwe w miastach i na stacjach kosmicznych. O ile docelowo, jak przy wszelkich tego typu konfliktach, problemem zajmą się strażnicy w miastach, w przyszłości również zwykłą broń będzie można w mieście wyciągnąć, ale trzeba będzie liczyć się z konsekwencjami, to ominięciem problemu na czas patcha 3.15 będzie wyłączenie możliwości leczenia innych graczy w miastach i na stacjach kosmicznych. Nadal będzie można zaaplikować Steamy własnej postaci, ale nie będzie możliwe już leczenie na siłę innych. Zwrócono uwagę też na brak możliwości przenoszenia ekwipunku pomiędzy graczami, np. przez magazyn w statku. Obecna implementacja lokalnego ekwipunku jest tylko tymczasowa. Dlatego magazyn statku jest widoczny tylko dla gracza, który wstawił do niego jakieś elementy ekwipunku. Dwóch graczy będących w tym samym statku widzą tylko własne przedmioty wsadzone do magazynu statku. Również tymczasowe jest powiązanie magazynu miasta ze stacją orbitalną. Celem jest pełna fizyczność ekwipunku. Docelowo na przykład w statku różne przedmioty będą przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach, jak szafki, stojaki na broń czy szafy na kombinezony. I wymuszona będzie interakcja z tymi konkretnymi pojemnikami. Nową informacją jest to, że szafy czy schowki na kombinezony będą mogły przechowywać pełne zestawy. Gracz będzie mógł sobie przygotować osobno np. zestaw eksploracyjny czy bojowy z różnymi przedmiotami, jak broń, narzędzia, medpeny itd. i umieścić je w schowku, by potem szybko je zmieniać i nie musieć kompletować całego ekwipunku z różnych miejsc w statku. Gdy wejdzie również fizyczny towar, gracz będzie mógł kupić puste kontenery, które po umieszczeniu w statku będą mogły służyć jako magazyny na sprzęt. Zarówno do szafek w statku, jak i do takich kontenerów dostęp będzie już miała każda osoba na pokładzie. Po wprowadzeniu lokalnego ekwipunku mocno utrudnione stało się modyfikowanie statków. Zarówno statek, jak i komponent, który chce się do niego założyć, muszą się znajdować w tej samej lokacji. Do tej pory jedynym warunkiem było to, że statek musi być zdispawnowany, nieważne do jakiej lokacji był przypisany. Obecnie więc, jako że nie ma możliwości przeniesienia modułów, trzeba się nalatać statkiem, który się modyfikuje, pomiędzy miejscami, w których są dostępne konkretne moduły. Celem tutaj ponownie jest fizyczność komponentów. Aplikacja w MobiGlass służąca modyfikacji statków zostanie usunięta, tak jak została usunięta aplikacja służąca modyfikacji ekwipunku postaci i zastąpiła ją apka Nicknacks, wyszukująca nasz ekwipunek w świecie gry. Modyfikowanie statków będzie bardziej rozbudowanym procesem obejmującym transport kupionych modułów do hangaru i wynajmowanie mechaników NPC, którzy będą fizycznie wymieniać moduł czy broń w statku. Dowiedzieliśmy się też nieco w temacie przenoszenia własności przedmiotów. Obecnie aplikacja Nicknacks wskazuje tylko na przedmioty, które są naszą własnością. Naszą własnością staje się każdy przedmiot, który kupimy lub po prostu podniesiemy. Aplikacja nie pozwala na przenoszenie własności przedmiotu, np. na potrzeby handlu między graczami. Przedmiot taki jeden gracz po prostu musi położyć na ziemi, by inny podniósł. Docelowo będzie osobna aplikacja do handlu między graczami. Przedmioty, którymi gracz będzie chciał handlować, będzie mógł przenieść z aplikacji Nicknacks do aplikacji do handlu i tam dokończyć transakcję. Obecnie również kradzież nie jest rozpoznawana jako kradzież. Wszelkie przedmioty zabrane przez innego gracza z naszych zwłok stają się po prostu jego własnością. W przyszłości takie przedmioty będą oznaczone jako kradzione i będą mogły być na przykład skonfiskowane przez policję w miastach i zwrócone prawowitemu właścicielowi. Dotyczy to też przedmiotów otrzymanych w ramach subskrypcji czy kupionych w sklepiku na stronie CIG. O ile możemy utracić w ten sposób dostęp do tych przedmiotów, to pozostają one przypięte do naszego konta i odzyskamy je w kolejnym patchu.
Musimy się z taką możliwością oswoić, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja, w jaki sposób traktować w świecie gry przedmioty kupione za żywą gotówkę. Z pewnością nie będzie to jakaś prosta forma ubezpieczenia, które mogłoby być nadużywane i zaczęłyby się mnożyć w świecie gry unikalne przedmioty. Również w razie przypadkowej śmierci obecnie jest problem z odzyskaniem przedmiotów, ponieważ bardzo ciężko trafić w dokładnie to samo miejsce, by odzyskać pozostawione przedmioty. Trwają prace nad wprowadzeniem markera, który będzie wskazywał miejsce śmierci lub zniszczenia statku. W kontekście przypadkowych śmierci w 3.15 wprowadzono mechanizm heartbeat, bicia serca. Mechanizm ten w pewnych interwałach zapisuje stan naszego statku. Dzięki temu, gdy padnie serwer, czyli wystąpi nasz ulubiony błąd 30K, jest spora szansa na odzyskanie statku wraz z jego ładunkiem i wyposażeniem. Po ponownym zalogowaniu się do gry, gdy zrobimy claim, powinniśmy odzyskać statek w takim stanie, w jakim był przed crashem. Interwał zapisów jest długi ze względów wydajnościowych, więc nadal może się zdarzyć utrata całej zawartości statku. Jednak nie będzie to już tak częste jak do tej pory. Ta mechanika jest oczywiście tymczasowa i zostanie usunięta wraz z wprowadzeniem server meshingu, gdzie po prostu rolę utraconego serwera przejmie inny w sposób praktycznie niezauważalny z perspektywy gracza. W trakcie całego streama parokrotnie powtórzono, żeby pamiętać, że cały Star Citizen to obecnie środowisko testowe. Od buildów dla Evocati po live. Wyjątkowo dużo pytań dotyczących śmierci w wyniku różnych błędów pojawiło się zapewne ze względu na to, że od wersji 3.15 śmierć oznacza utratę ekwipunku, w tym jeżeli miało się je na sobie elementów z subskrypcji. Idea jest taka, żeby wprowadzić do gry wszystkie mechaniki i wtedy zacząć je wygładzać. Usuwanie wszystkich błędów po każdym patchu jest nieproduktywne, bo przy kolejnych update'ach i tak zapewne wrócą.